Siemano wszystkim, w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie zapowiedź konkursu. Mamy już 3000 subskrypcji, więc czekajcie, żebyście wiedzieli, co zrobić, żeby wziąć udział. Na początek chciałem jeszcze wspomnieć, że jest utworzona zbiórka na budowę szopy dla owiec. Na wiosnę będziemy budowali. Jest uzbierane 90 zł. Link do zbiórki jest w opisie, tam chcę uzbierać 1000 zł na cały materiał, więc jeżeli się nie uda uzbierać, no to dołożę od siebie. I tak jeszcze tam od siebie drugi 1000 trzeba będzie dołożyć, bo tam przy tej robociźnie jeszcze coś tam pokupić, więc tak i tak od siebie będzie dodane. Więc jeżeli ktoś byłby chętny, wspomóż. To link do zbiórki w opisie. No i co? Przechodzimy do dzisiejszego tematu, czyli konkursu. Na kanale już jest 3000 subskrypcji, ponad 3006 chyba, więc za to serdecznie Wam dziękuję. Każdemu z osobna, kto się przyczynił do tej liczby. No i będziemy lecieć po następne 1000. No. I tak, zapowiadałem, że będzie konkurs i jest konkurs, tylko jeszcze wspomnę, że będzie odkopana też kapsuła czasu, która została zakopana na 2000 subskrypcji i miała być odkopana na 3, więc będzie też z odcinku z konkursu odkopana kapsuła czasu. No, więc tak. Na udział w konkursie może brać każda osoba, która zostawiła subskrypcję na kanale, bo to by było nie fair, aby ktoś przyszedł bez subskrypcji i wygrał ten konkurs, więc ja będę sprawdzał, czy dana osoba, która wygrała, ma subskrypcję, żeby było fair w stosunku do innych. No i tak, co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Więc tak, pierwsza główna sprawa jest to, że musi mieć ta dana osoba subskrypcję na kanale. No i w komentarzu pod tym filmikiem, pod zapowiedzią, czyli pod tym dzisiejszym, musi napisać komentarz. Jaki by tu komentarz wymyśleć? No dobra, nazwę kanału. Rogate Rancho. No, może być tam dopisek jakiś. Albo nie, zróbmy tak. Na konkurs musi być komentarz Rogate Rancho, biorę udział. No i tam może być jakiś dopisek jeszcze do komentarza z tego filmiku. Ale te słowa muszą być zawarte w komentarzu, żeby wziąć pod uwagę udział w konkursie, nie? No. I tak, co będzie do wygrania, bo Was pewnie ciekawi. Zapomniałem sobie, kurde, wziąć te rzeczy tu do stajenki, zostały w domu. Ale w skrócie Wam powiem, co jest do wygrania. Do wygrania jest kubek. Do wygrania jest skarbonka. Do wygrania są takie małe chyba świeczki zapachowe. Zestaw, długopis z zawieszką, takim jakby otwieraczem do picia, do piwa. Co tam jeszcze było? Dwie czekolady i kurde, zapomniałem jeszcze, co tam mam. A statułka taka, statuetka, taka figurka w kształcie czaszki, więc te kilka rzeczy. Chyba nic, o niczym nie zapomniałem. Chyba. A jak nie, no to zobaczycie jeszcze jutro całość. Jutro, za dwa dni całość, bo rozwiązanie konkursu będzie za dwa dni. Bo filmiki są publikowane co dwa dni właśnie. No, więc jeszcze raz przypominam, co trzeba zrobić. Subskrypcję na kanale i komentarz Rogate Rancho, biorę udział. No, więc serdecznie zapraszam do udziału w konkursie. Wygra jedna osoba te nagrody wszystkie, więc myślę, że jest warto
wziąć udział. Może akurat na ciebie trafi i zgarniesz te nagrody. Ta łączna wartość tych nagród to jest od 100 do 150 zł chyba, z tego co pamiętam, więc myślę, że warto wziąć sobie udział w takim wydarzeniu. No i jeszcze serdecznie chciałem wam raz wszystkim podziękować za tą liczbę. Już prawie rok czekaliśmy na 3000 subskrypcji, więc w końcu się udało. No. No i dobra, pogadaliśmy. No jeszcze zobaczymy, co tu u owiec. Damy im siana, bo widzę, że nie mają. Wyjadły. Maluchy już rozrabiają. Nawet ten tutaj, ten co był najsłabszy, już zaczyna ganiać. O, widzicie? Więc też już nabiera siły. Dobra, na szybko sobie tu uzupełnię paśniki. Niech jedzą. Na zdrowie. Niech jedzą na zdrowie. No i co? Jeszcze miałem mówić. Brakło mi już siana swojego. No zostało tam na strychu jeszcze chyba z 5 kostek. No więc dlatego kupiłem tego balota, co tam jest, więc on pewnie tak do tygodnia czasu będzie rozpoczęty i z niego będę karmił już zwierzaki, nie? No dobra, właśnie. Widzicie? One mają koryto, to nawet ich, gdy je dotykam albo coś, to się nie ruszają, tylko jedzą. Dobra. I co tu jeszcze łowiec? Jeszcze są planowane dwa wykoty, a mianowicie tej owieczki i owieczki tej tutaj. Już widzę, że one wymie mają takie przepraszam, już zaczyna zarys takiej kulki się robić, czyli zaczyna nabierać tego do produkcji mleka, nie? To wymie. No i myślę, że one się wykocą tak, ja wiem, końcem lutego, początkiem marca, tak coś mi się wydaje, że one będą w tym czasie miały wykoty, więc spokojnie czekamy. Grubiutkie są, fajne. To są owieczki z tamtego roku, z wiosny, z lutego albo z marca chyba. No i w tym roku już będą miały młode. To są młode sztuki, fajne. A młoda, młodzież sobie tam chilluje bombę z tyłu. Cwaniaki. No co jest? Ten jest najbardziej, największy rozrabiaka. Ten tutaj baranek od Beni. Od tej, co tutaj jest, stoi z tyłem. Jego to wszędzie jest pełno. No. No i co? Kawalery tutaj stoją. Też się pasą. Zajadają. Więc elegancko. Tu widzę u Bolusia, jednak nie będzie czystej rasy chyba, Berbedos, bo zaczynają mu iść takie różki małe, jak widzicie. Ale z tego co pamiętam, to ten baran, co go kupywałem u tego gospodarza do zakotów, Gucio chyba to był wtedy, też miał na początku rogi, ja bym mały, ale później mu te rogi się wykruszyły. Więc możliwe, że to będzie też tak samo u Bolusia, że te rogi mu się wykruszą, jak będzie haratał. Bo jeszcze tamten gospodarz mówił, że tamten miał takie malutkie różki, jak był w tym wieku, i później gdy się czochrał, to te rogi się wykruszyły i jak już był dorosły, to widzieliście, że nie miał już rogów. No, a, te cwaniaki już wyszły. Zaraz im tu sypnę jeszcze paszy i będą wcinały. No, dobra, więc na dziś w odcinku wszystko. Jeszcze raz zachęcam do brania udziału w konkursie. Subskrypcja i komentarz Rogate Rancho biorę
udział. A rozwiązanie konkursu będzie za 2 dni. Więc wyczekujcie. Na tyle dzisiaj. Niech się darzy. Trzymajcie się. Cześć.